Ogłoszony stan epidemii spowodował wprowadzenie kolejnych obostrzeń. Mimo apeli o pozostanie w domu, tczewianie stoją w coraz dłuższych kolejkach. Wydłużyły się kolejki na pocztę i do aptek. Dłużej też stoimy przed sklepami, czekając na możliwość wejścia i zrobienia zakupów. Patrząc na sytuację pod punktami usługowymi, pojawia się pytanie, czy powrócą komitety kolejkowe. O, pan Kraiński. Nie ma, nie ma. O, pani Banasiakowa. O, dzień dobry. Mam tu dla pani 840 zł za rekompensatę. A dziękuję pan, to się musi teraz nachodzić. Pani Banasiakowa, teraz to wystarczy, że przyjdę na rynek i tu mają rzucić pieczywo o 14. I mam wszystkich. Teraz to niech jest, pan to jest. Dawniej człowiek musiał się nakaniać, teraz to jest lepiej. Niech pan tu stanie, ten pan stał tutaj. Sprawdziliśmy, ile czasu mieszkańcy tracą w kolejkach. No już że pół godziny, bo w Lidlu stawiała też 40 minut i zaraz na poczty pół godziny. Po ile osób wpuszczają na pocztę? Po jednym. Pojedynczo tylko, tak, wyłącznie? Tak. Jak pani myśli, ile jeszcze czekania przed panią w tej chwili? No ja myślę, co jeszcze pół godziny będę tu stoić. I tak już że dwie godziny stoję w kolejkach. Z jakieś 40 minut, może trochę dłużej. 40 minut? Jeszcze gdzieś pan dzisiaj w kolejce stał? Na szczęście nie, bo to jest moja pierwsza wizyta. A planuje pan dzisiaj jeszcze gdzieś? No planuję, jakiegoś Lidla, myślę. Mhm. Słyszał pan przed chwilą, że tam też oczekiwanie 40-minutowe na wejście? Tak, no to chyba zrezygnuję. Ja 2 tygodnie byłem na wsi, więc to jest moje pierwsze spotkanie z koronawirusem. Aha. Czyli raczej przestrzega pan zasady, żeby nie wychodzić, żeby nie być w takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi? No nie miałem okazji. Bo na wsi pusto jest. Jest cisza? Cisza, spokój. Jak długo pan stoi w kolejce? Dopiero zacząłem. czas oczekiwania? Ja wiem, gdzieś tak 20 minut. A był pan już w innych miejscach w sklepie na przykład dzisiaj? Tak. Ile trzeba czekać na wejście? Nigdzie. Nie ma problemu? Prawie że. Jest pan zaopatrzony w rękawiczki, widzę, więc no tak. Ochrony są. Nie trzeba. Dzień dobry, bardzo byśmy prosili o maseczki. Ponieważ nie ma. Bardzo by się przydały, jest to bardzo potrzebne, wiadomo. W aptekach jest brak, także wielu mieszkańców się o to pyta. Byłem w aptece, jestem od kilku dni, chodzę i próbuję, ale niestety nie ma. A ile pan czekał na wejście do apteki? Krótko się w sumie czeka, około 20 minut, 15. Także szybko jest, tylko że dzisiaj jest bardzo duży ruch wszędzie. W sobotę, w niedzielę było zdecydowanie ludzi mniej, ale dzisiaj jest tak jakby powrót do codzienności.